Ryby, żaby i raki. Jan Brzechwa, czyta Jolanta Wolters. Ryby, żaby i raki. Raz wpadły na pomysł taki, żeby opuścić staw, siąść pod drzewem i zacząć zarabiać śpiewem. No, ale cóż, kiedy ryby śpiewały tylko na niby, żaby na aby, aby. A rak, byle jak. Karp wydał z skrzele. Słuchajcie mnie, przyjaciele, mam sposób zupełnie prosty: zacznijmy budować mosty. No ale cóż, kiedy ryby budowały tylko na niby, żeby na aby, aby, a rak, byle jak. Rak tedy rzecze, rodacy, musimy wziąć się do pracy, mam pomysł zupełnie nowy, zacznijmy kuć podkowy. No ale cóż, kiedy ryby kuły tylko na niby, żaby na aby-aby, a rak byle jak. Odezwie się więc ropucha. Straszna u nas posłucha. Coś zróbmy, coś zaróbmy, trochę żywności kupmy. Jest sposób, ja wam mówię, zacznijmy szyć obuwie. No ale cóż kiedy ryby szyły tylko na niby, żaby na aby, aby. A rak byle jak. Lin wreszcie tak powiada. Czeka nas tu. Zagłada. Opuściliśmy staw przeciw prawu. Musimy wrócić do stawu. I poszły. Lecz na ich szkodę ludzie spuścili wodę. Ryby w płacz. Reszta też. Lecz czuł zami... Zapełni się staw? Zważcie sami, zwłaszcza, że przecież ryby płakały tylko na niby, żaby na aby, aby, a rak byle jak.